Kochani, zachęcam do przesłuchania w necie czwartkowego mojego poselstwa, które mówiło o różnicy między taką arogancką wyniosłością a pokorną samoświadomością. Mówiłem o tym, jaka była różnica między Mojżeszem a Faraonem. O Faraonie mówiłem bardzo krótko, ale pokazałem tą różnicę, opracując Mojżesza. Uważam, że Mojżesz, nie wiem, czy to zauważyliście, że Żydzi uważają się za dzieci Abrahama, że dziećmi Abrahama, natomiast oni, ich wyznanie, czyli judaizm, jest określane jako religia mojżeszowa. To są wyznania mojżeszowego. Nie? Że Mojżesz, jakby Abraham stoi w centrum tożsamości tych ludzi, natomiast w centrum jakby świadomości, w jaki sposób się żyje, stoi Mojżesz, nie stoi Abraham. I mówiłem o tym, przez chwilkę troszkę te kazanie przypomnę, przez kilka minut, żebyście mieli tutaj jakby lepszy ogląd tego, o czym będę mówił dzisiaj. Bo Mojżesz, Abraham był pierwszym Żydem, był pierwszy Żyd, przed nim nie było Żydów. Był pierwszy Żyd, ale nie zrobił tego, co zrobił Mojżesz i nikt tego później nie zrobił, nigdy. Otóż Mojżesz poprowadził milion ludzi przez 40 lat. Był królem Izraela, tak to nazwijmy, przez 40 lat. A zaczął swoją służbę, jak pamiętacie, w wieku 80 lat. Czyli facet 80-letni staje się królem, prezydentem, jak chcecie sobie tam go nazwać, milionowej rzeszy ludzi, która, przypominam, nie posiada domu w tym czasie. Czyli on musi ten naród przeprowadzać przez najtrudniejsze warunki, jakie istnieją. Przez wojny, przez głód, przez kurcze ataki z każdej strony. I to o co chodzi? Dlaczego Żydzi mają takie podejście do Mojżesza? Bo Mojżesz jest uznany za mistrza życia politycznego i społecznego. To mistrz. Ten facet zrobił majstersztyk, którego nikt nie powtórzy. Wiecie, tacy ludzie później, jak nawet Dawid, jak Salomon, oni mieli państwa. Oni mieli ziemię, oni mieli, kurczę, wiecie, oni mieli masę możliwości, których Mojżesz nie posiadał. On ich nie miał. W ogóle, powiem więcej, on nie posiadał w ogóle punktu wyjścia, jeżeli chodzi o autorytet. Bo nie. Potem na nim to wszystko, co było nabudowane, to już posiadało, ale Mojżesz nie posiadał. Nie posiadał bogactw, nie posiadał majątku, który mógłby włożyć w to wszystko. Rozumiecie, o co chodzi? Nic nie miał. Miał słowo od Boga, w które uwierzył i bardzo ważną rzecz, którą zrobił. Odpowiednio siebie w tym ustawił. I jest Mojżesz nazywany, ja to przypomnę, jak jest nazwany. Mojżesz jest nazwany najpokorniejszym człowiekiem wśród ludzi. Tak się mówi o Mojżeszu. Najbardziej pokorny. Wiecie, że pokora to jest zależność od Boga. Więc się mówi, że Mojżesz był w Piśmie Świętym najbardziej zależnym od Boga człowiekiem, jakiego znano. Że nie było bardziej zależnego od Boga człowieka. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, jak oni go tam nazwali, bo to jest napisane w 4 Księdze Mojżeszowej 12:3. Oni tam go nazywają, to jest hebrajskie słowo anaf. Anaf. I to przetłumaczono jako najbardziej pokorny. Ale to słowo anaf dokładnie oznacza mocno siebie dociskający. Takie jest słowo. On anaf mówili na niego, że mocno siebie dociskający. Co to znaczy? To znaczy, że Mojżesz tak bardzo przeorał swoją duszę. On przeorał duszę swoją jak nikt. Jak nikt. I on wytworzył w sobie realną tożsamość.
Dlatego też to słowo, kiedy on potem staje przed Bogiem i on mówi, kimże jestem, że mam wyprowadzić twój naród, to też jest błędnie pokazany kontekst zjawiska, bo on pokazuje ten kontekst, że Mojżesz to jest takie półtora nieszczęścia, które kurczę właśnie, o kim ja jestem, jaki ja jestem nieszczęśliwy, ale to słowo, ono jakby, to jest słowo, które zanosi człowiek, który jest świadomy siebie i on mówi do Boga, pokaż mi wszystkie aspekty mojej wartości, kim ja jestem. Czyli widzimy Mojżesza, który jest totalnie zależny od Boga i totalnie świadomy siebie, nie? On siebie uważa za kogoś ważnego, istotnego. W tym człowieku, zobaczcie, to łamie w ogóle wszystkie zasady tej takiej chorej polskiej pokory, o której się tutaj mówi. Ta polska pokora to jest pod tytułem taka, że ty jesteś właśnie półtora nieszczęścia, chodzisz, nie wiesz jak żyć, jak tego, w ogóle leżysz gdzieś tam skulony, boisz się, Panie pomóż, Panie pomóż. No to nie jest pokora. Pokora to jest połączenie absolutnej świadomości, że Bóg jest dla ciebie wszystkim, prawda? I absolutnej świadomości, że ty jesteś kompletnym człowiekiem. To jest pokora, to jest człowiek pokorny, prawda? Anaf. Mojżesz był anaf, tak? To jest to jest świadomość siebie, kompletna świadomość siebie, pokorna samoświadomość, tak to się nazywa. No i naprzeciwko niego stoi Faraon, który też ma swoją nazwę, bo też na niego tam jest nazwa hebrajska, bardzo ciekawa nazwa. Mianowicie Faraon tutaj jest nazwany, przyjaciele, to jest ciekawe sformułowanie, Gasruach. Gasruach mówią na Faraona. Gasruach to jest arogant, prostak. Głupiec, który uważa, że jest kimś ponad wszystkim i ponad każdym. I tutaj jest w ogóle ciekawe zestawienie, bo wiecie, jak to jest wśród Żydów, oni uwielbiają, to jest część ich kultury, przedstawiać te gry słów. I tutaj, kiedy Mojżesz pyta Boga, kim ja jestem, prawda? To ta sama gra słów z ust Faraona wychodzi, to jest mocne. I on mówi, kimże jest Jahwe? Czyli, kim ja jestem, pyta Mojżesz, prawda? Czyli on szuka tego Bożego zamknięcia tematu, że jest w ogóle osobą kompletną i zdolną do tego, aby ten Izrael wyprowadzić, a Faraon, on pyta, a kimże jest ten Jahwe, że ja się mam go słuchać? To jest arogant. Więc tutaj widzimy pokornego człowieka kontra aroganta, i to jest bardzo widoczne, jaka jest różnica między tym obrazem człowieka narodzonego z Bożego Ducha i człowieka nienarodzonego z Bożego Ducha. Kiedy to człowiek nienarodzony z Bożego Ducha, on mówi, a kim, że jest Bóg, że ja w ogóle się mam nim interesować. A człowiek wierzący, oczywiście ten prawidłowo wierzący, on mówi, Boże, wiem, że jestem w Chrystusie potężną postacią. Zamknij to wszystko taką klamrą, żebym ja wiedział dokładnie, w jaki sposób ja mam wykorzystać tą moją siłę. No widzimy te dwie tutaj przeciwwagi. I widzimy, że tak naprawdę ludzie, którzy są aroganccy w ogóle w życiu, tak, bo tylko nie mówimy już tutaj o tym podziale między wierzących a niewierzących, ale generalnie aroganccy, którzy nie budują swojej świadomości, samoświadomości i nie uniżają się przed Bogiem, tylko mówią, a w ogóle co mnie to? A ta arogancja jest bardzo widoczna, jeżeli chodzi też u wierzących ludzi o podejście do prawd Bożych. A co mnie prawda? No to Bóg powiedział te słowa. Może trochę pokory. Tutaj pojawiają się właśnie te nowożytne, w cudzysłowie, dziwactwa, bo ale ja mam przekonanie, że jest inaczej. No nie. Bóg powiedział tak, to tak, zawsze i do końca. A jak masz inne przekonanie, to jesteś grzesznikiem. Po prostu zwykłym grzesznikiem. To Bóg powiedział. I Mojżesz wiedział, że to Bóg nadał jemu jakby wartość
I on tą wartość odczytał, on się skłonił, powiedział: tak, Panie, ja jestem wielki, boś Ty wielki. Wiesz, co robi pokorny człowiek? Panie, jestem wielki, bo Ty jesteś wielki. O, to jest najprościej powiedział. To jest pokorny człowiek. To jest pokorne dziecko Boże. Panie, jestem wielki, bo Tyś jest wielki. Rozumiesz, o co chodzi? Pokorny człowiek. Arogant mówi: a co to mnie Bóg? A chrześcijański arogant mówi: a co mnie prawda? A wiesz o tym, że prawda to jest imię Boga? Wiesz, że prawda to jest jedno z imion Boga? Ja jestem prawda, powiedział Jezus. Bo my kiedyś mówiliśmy o nazewnictwie Boga w hebrajskim języku, ale jest kolejne są imiona Boga objawione w Nowym Testamencie. I tutaj jest na przykład takie imię Boga jak droga. Jestem droga. Jestem droga. Rozumiesz, o co chodzi? No właśnie, co dokładnie w te same słowo jest używane jako dogmat, doktryna. Ja jestem doktryna, to jest boskie imię, doktryna. I teraz przychodzą ludzie z tych tak zwanych nowożytnych ruchów, właśnie tych dziwacznych, bo ja nawet nie twierdzę, że są prorocze ruchy, to są, nie wiem, jakie są ruchy, ale jakkolwiek. I one mówią: ale tu chodzi o prowadzenie Ducha Świętego. Ja mówię: człowieku, jego imię jest doktryna, nie wiem, czy mnie rozumiesz. On ma takie imię. Jak chcesz, żeby ci to łopatologicznie wytłumaczyć, to ci mówię: Jezus, tak? Syn żywego Boga, wcielony żywy Bóg z zawodu Chrystus, ma na pierwsze Jezus, na drugie prawda, na trzecie droga, czyli doktryna, rozumiesz? Na czwarte życie i jeszcze parę innych rzeczy, na przykład drzwi. On ma na imię drzwi. Jakby ludzie wiedzieli, że on ma na imię drzwi, to by trochę inaczej do sprawy podchodzili. Bo jakby mówili na przykład, że precz szatanie w imieniu Jezusa, tak? A użyliby innego jego imienia i powiedzieli: precz szatanie w imieniu drzwi. Rozumiesz? To wiesz, co by mu wskazali szatanowi? Drzwi. Bo autorytet by je otworzył, rozumiesz, o to chodzi? I autorytet by je za szatanem zamknął. Jakby uważali, że Jezus ma na imię prawda, ma drugie imię prawda. Rozumiesz, o co chodzi? Że jak go woła z ojciec z nieba, to woła: prawda, 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 wracaj do domu. Prawda. To by się zastanowili nad tym, jakie mają podejście do prawdy. Się zastanowili nad tym. I by się też zastanowili, jakby rozmawiali między sobą, po głupiemu, ale po swojemu, no bo przecież są wolni. Rozumiesz, że co mnie obchodzi doktryna? Ja jestem prowadzony przez Ducha Świętego. Duch Święty prowadzi tylko według doktryny. Tylko według doktryny. Zobaczcie, w samolocie, potężnym samolocie odrzutowym, siłę napędową dają silniki. Wiecie, to jest potężne silniki. Rozumiecie? Ale w ogóle, żeby te silniki działały, tam jest komputer. On ma wgrany program. Ten samolot leci, wiesz, jak ma wgrany program. Jak ma wgranego autopilota, tak on leci. Co z tego, że moc jest w silniku? Ja wierzę w moc, ja wierzę w objawienie. W ogóle bzdury opowiadasz. Rozumiesz? I błogosławi cię szatan. Masz błogosławieństwo prosto z piekła. Rozumiesz? Po prostu z piekła masz błogosławieństwo, bo dla ciebie ty w ogóle nie uznajesz w ogóle, że on ma takie imiona. I tutaj widać w ogóle, że o kimże jest, no właśnie, faraon się pyta, kimże jest Jahwe, o kimże jest prawda, o kimże jest. No właśnie. A dzisiaj chcę wam powiedzieć w ogóle o kolejnej rzeczy, ważnej, I to już się dzieje w ogóle wewnątrz Królestwa, bo tamto to się jeszcze dzieje w jednym elemencie, załóżmy w tym podziale między ludzi Królestwa a ludzi ze świata i też częściowo właśnie w podejściu ludzi z Kościoła. Ale ten drugi przykład, te drugie zestawienie, ono dzieje się tylko w Kościele już. I tutaj widzimy, opiszę wam wybujałe poczucie własnej wartości kontra realny autorytet. I to jest cholerna różnica. Ludzie mają wybujałe poczucie własnej wartości. To się w psychologii narcyzm nazywa ogólnie. Rozumiecie? A takich ludzi jest pełno w kościołach. Mniejszych lub większych narcyzów.
I tak jak nazwano Faraona w określony sposób, tak nazwano innego człowieka w inny sposób. I jest w Biblii taki typ charakteru opisany, który Żydzi nazywają Balgawa. Tak mówią o pewnym człowieku. Tak mówi o nim hebrajski, opisując tego człowieka, jego charakter. Balgawa. I ludzie tego typu realistycznie postrzegają swoje umiejętności, talenty i osiągnięcia. Jednak towarzyszy im wybujałe poczucie własnej ważności. Balgawa to nie są ludzie tacy głupi jak Faraon. Oni nie mówią, kimże jest Jahwe. Oni mówią, wierzę w Jahwe. Oni mówią, jeśli chodzi o Nowy Przyrząd, Jahwe jest ze mną zjednoczony. To są ludzie, Balgawa, to są ludzie narodzeni z Bożego Ducha, którzy jednak nie dostrzegają pewnej subtelnej różnicy w ich życiu, która powoduje, że oni zbaczają na boczny tor i przez to jest tyle syfu w Kościele. Bo to Balgawa prowadzi wiele kościołów. Zaraz wam pokażę, na jakiego Balgawa natknął się Mojżesz. Ten typ charakteru Biblia opisuje w przypadku kuzyna Mojżesza, który miał na imię Korach. Kiedy opisują Koracha w Starym Testamencie, to mówią, że Korach był Balgawa. Mojżesz na polecenie Boga ofiarował pozycję głównego kapłana swojemu bratu Aaronowi. Rozumiecie? Bo on był pokorny. Słuchał Boga. Bóg powiedział do niego, jak czytacie w Biblii, wybierzesz Aarona. Miał zlecenie Mojżesz. A jako pokorny nie dyskutował ze zleceniem pańskim. Bo osoba pokorna nie dyskutuje z Panem. A Korach spodziewał się, że to on zostanie najwyższym kapłanem. Tak mi zdrasze to opisują. I 250 szanowanych członków społeczeństwa żydowskiego, przyjaciele, przyłączyło się do buntu przeciwko decyzji Mojżesza dotyczącej predysponowania, czy też zadysponowania funkcją kapłańską i dania jej Aaronowi. Mizrasze opisują, tam 250 ludzi poszło za nim. Poszło za Balgawa. Powstał Korach. On mówi, ja jestem godzien. Ale nie na ciebie wskazał Pan palcem. Ale ja mam talenty. Umiejętności, jestem namaszczony. Czemu nie ja? Bo niebo nie wyraziło aprobaty. Czy to trudno tak pojąć, taborecie? Rozumiesz? Kto tu decyduje, ludzie? Kto tu jest szefem w tym całym interesie? Gdzie jest mózg całej operacji? Do kogo należy ta ziemia? I to, co ją napełnia. Do kogo należysz ty i ja? Nasza służba. Do kogo należą twoje sprawy? To są pytania, które winien zadawać sobie człowiek. Rozumiesz? Tora jasno twierdzi, że Korach był człowiekiem, który miał wysoko rozwinięte poczucie duchowości. Nikt nie twierdzi, że Korach to nie był duchowy człowiek. To był jeden z liderów. To był lider. To był lider. I nikt mu nie zabierał jego liderstwa. Nikt mu nie powiedział w ogóle, nie będziesz liderem. Przywódca, jak widzi kogoś, kto ma określone predyspozycje, rozumiecie, mądry przywódca, to w ogóle na lidera go bierze. W mniejszym lub większym stopniu. Jak ktoś się w ogóle nadaje tylko, żeby liderować. Ja na przykład, ja tylko przyglądam, kto się nadaje, żeby liderować czemuś. Chodź, lideruj. Rozumiesz? Był bez wątpienia człowiekiem wybitnym. Rozumiecie, Korach to nie była przeciętna jednostka.
realistycznie oceniał swoje talenty i osiągnięcia. Wierzył, że zasługuje na stanowisko kapłana. On mówi, ale ja przecież mam takie dary, ale ja przecież mam takie talenty. I nikt nie mówi, że on nie miał, on miał. Ja mam. Nikt nie mówi, że nie masz. Mówimy o czym innym. Mówimy, że nie jest nad tobą wyciągnięty palec pański, tylko nad Aaronem. Aaron nie miał takiej zdolności jak Korach. On nie miał tych zdolności. On nie był taki hop do przodu jak Korach. Korach był młodszym pokoleniem. Rozumiecie? On więcej potrafił, więcej wiedział, bo Korach się wywodził już z nowego pokolenia, z nowszego, z świeższego. Prawda? Nie to, co jego wuj i Aaron. Stary, kurczę, rozumiesz, jakby niewolnik, który w ogóle na własnej skórze doświadczył w ogóle bólu Egiptu. Co on tam wie o nowych sprawach? Co on tam wie o nowych promocjach Kościoła? Co on tam wie o tym, co nowe? Co on tam wie o nowym poruszeniu? Ale to dyrektywa szefostwa. A Mojżeszu, weźmiesz Aarona. Ja wam cały czas coś pokazuję bardzo ważnego, żebyście rozumieli, bo wiecie, o co nam chodzi? Nam chodzi o sukces życiowy. Tu się trzeba odpowiednio ustawić. Tak jak w duchu się musisz się ustawić. Bo jak się źle ustawisz, to coś ci się kurczę, to coś ci koło nosa przejdzie. Rozumiesz? Przedrepcze ci szczęście. Ty będziesz patrzył tam, a ono se będzie, ono przejdzie przy tobie. Musnie cię, rozumiesz? A on i pójdzie tam. Rozumiecie, o co tu chodzi? Żebyś się nie rozminął. I teraz posłuchaj. Korach, opierając się na tej wiedzy, słusznej wiedzy o sobie, zaczął żądać godności. Ja jestem cholernie elektryczny na żądanie godności. Jak ja widzę, że ktoś żąda godności, to mi się lampka zapala w głowie. Rozumiesz, o co chodzi? Żądać godności. To nie mówi ktoś, że nie jesteś godny. Jesteś. Nie mówi ktoś, że nie masz chodzić w ogóle i opowiadać, że jesteś godny. Masz chodzić i opowiadać, że jesteś godny. Mojżesz w ogóle chodził i opowiadał, że jest godny. On nie chodził zgięty. Paweł, kurczę, poszedł po bandzie i powiedział, ale ja muszę się chlubić. Muszę się chlubić. Nie mogę ukryć siebie w jakimś, kurczę, karaluszku takim. Nie. Jestem godnym, tak? Posłańcem pańskim. Proszę tutaj mnie słuchać, proszę w ogóle mnie szanować i tak dalej. Dlaczego? Bo jestem posłańcem pańskim. I uważam, że każdy człowiek, który ma zdrową samoocenę, winien się przedstawiać takim, jakim jest. Nasze dzieci, i Sara, i Wiktor, mimo że praktycznie są dorosłe, Sara praktycznie jest dorosła, Wiktor jest dorosły, one mają wmontowaną pewną rzecz, nie? Że te dzieci nie zwrócą się do nas po imieniu. Ja nie wiem, co to znaczy, że dziecko, nawet dorosłe dziecko, przychodzi do ciebie, Artur, mój syn, gdyby powiedział do mnie Artur, ten go wziął, powiedział, chodź tutaj. Popierdzieliło ci się pod kopułą? Co z tobą jest nie w porządku? Co z tobą jest nie w porządku, chłopie? Pomyliły ci się hierarchie? W ogóle, ja jestem przyjacielem z nim. My gadamy, żartujemy, świrujemy, rozumiesz, o co chodzi? Petarda, nie? Ale ja sobie nie wyobrażam, że przyszedł do mnie po imieniu powiedział. Albo do Agaty. Agata, chodź tutaj. Jak, chodź tutaj. Mamo, czy możesz przyjść? Czymś się z wami podzielę. Nie jest to spotkanie generalnie liderskie, ale podzielę się czymś, czym się dzielę z ludźmi, którzy są
którzy są liderami i będą dalej się rozwijać. Wiecie, to jest bardzo ważne w życiu człowieka, który chce się rozwijać. On musi ustawić w swoim życiu, w swoim sercu, tak? Hierarchię ludzi, którzy go otaczają. Ja to robię i zalecam to każdemu człowiekowi. W ogóle idziesz przez życie. To ci może też przydać. Idziesz przez życie. Wiesz, co rób? Ustawiaj hierarchicznie ludzi sobie. Bądź sprawiedliwy. Jeżeli ludzie są przeciętniakami, idziesz przez życie i spotykasz przeciętniaków, ustaw ich w miejscu jako przeciętniaków i szanuj ich jako przeciętniaków. Ok? Po prostu, bo to są przeciętniaki. Jeżeli zobaczysz ludzi, którzy są kapkę wyżej, schodzą dwa schodeczki wyżej w twoim życiu, nieważne czy wierzący, czy niewierzący, naucz się, to ci pomoże w ogóle w życiu bardzo. Stoją dwa schodeczki wyżej, no nie? Nadaj im rangę w swoim sercu i traktuj ich zgodnie z rangą, którą nadałeś im w swoim sercu. I tak idź przez życie. Rozumiesz, o co chodzi? Spotkasz ludzi wielkich, może większych od ciebie, rozumiesz? Nadaj im tą rangę i wiesz, co rób? Oddawaj im podwójną cześć. Szanuj ich. Szanuj ich. Coś wam powiem, jeszcze taką zupełnie, ale to sprawa biznesowa już jest, bo to jest ciekawa sprawa. Czytaliście w Piśmie Świętym, że tym, którzy podjęli się wykładu słowa, no nie, należy oddawać podwójną cześć. I my w bardzo prosty sposób natychmiast ramujemy to, jeżeli chodzi tylko o Kościół, nie? Ale coś ci powiem. Spróbuj to przestać ramować jako Kościół. Jeżeli spotkasz w swoim życiu człowieka, który jest, ma sukces w życiu i on jest w stanie cię czegoś nauczyć, no nie? Usłużyć ci słowem, no nie? Dawaj mu pieniądze, jak ci da dobrą radę, no nie? Daj mu pieniądze. No, to jest syn diabła. Ale potencjał w niego włożył Bóg, a nie diabeł, jak dobrze wiesz. Diabeł nie miał nic wspólnego z potencjałem, który ten człowiek posiada. Jeżeli spotykam jakiegoś mistrza w swoim życiu, to mimo, że ten mistrz ma obumarłego ducha i generalnie służy w życiu diabłu, tak? To teraz ja, jako mędrzec pański, ja zainwestuję w tego człowieka, ja mu oddam podwójną cześć. I wiesz, co się stanie? Zgadnij, co się stanie. Szmal do mnie wróci pomnożony, bo ja znam Boże zasady. Bo ja wiem, jak to działa, ja wiem, w co ja sieję. Rozumiem to. Co to znaczy ustawić człowieka w pewnej pozycji w swoim życiu i zainwestować w tą pozycję. Pamiętaj, inwestując wyżej niż jesteś ty, rozumiesz, o co chodzi? Tamto zrobi obrót, o którym nie masz pojęcia i spadnie do ciebie pomnożone. Tak to, kurczę, działa. Tylko ludzie nie chcą takich rzeczy słuchać. Ale wracamy do tego wspaniałego duetu. Jednak Izraelici na pustyni nie byli liberalną demokracją, rozumiecie? To nie była liberalna demokracja. Gość, który naprawdę ma talenty, który naprawdę ma uwarunkowania, który naprawdę jest człowiekiem wybitnym, on żąda godności, no nie? No tylko niestety to państwo mojżeszowe, to nie jest liberalna demokracja, tylko to jest monarchia. W prostej linii hierarchicznie ustawiona monarcha numer jeden daje zlecenie jego delegatowi, czyli monarsze numer dwa na ziemi, aby ów monarcha numer dwa na ziemi wyznaczył konkretnego, następnego kogo? Wicekróla. Tak to działa. Decyzje zapadają, kurczę, w centrali na górze. Rozumiesz? Tak zwane CBB, Centralne Biuro Błogosławieństwa. Tam to zapada. Schodzi na pierwszego wicekróla. Rozumiesz, o co chodzi? I pierwszy wicekról dostaje dyrektywę, kogo obrać kolejnym wicekrólem. Tam nie było, przegłosujmy, ale 250 debili, rozumiecie, o co chodzi?
poszło, proszę ciebie, za demokratą. Powiedzieli, tak, tak, ty jesteś super, ty jesteś fajny, ty jesteś fajny. Nieważne, jak on jest fajny, nieważne, jak on jest cudowny, on jest bezprawny. To jest bezprawny, to jest buntownik. Rozumiecie, o co chodzi? Kuzyn Korach. Kuzyn Korach. Balgawa. Oni zgodzili się na życie zgodne ze słowami Jahwe. Oni zgodzili się na monarchię. Izrael zgodził się na monarchię. Mojżesz nie przyszedł zaproponować im liberalnej demokracji. Chodźcie na pustynię i zrobimy komunę. Będzie petarda. Zbudujemy socjaldemokratyczne państwo, parasocjalistyczne. Będzie tak. Rozumiecie, o co chodzi? Nie. Nie. On im zaproponował monarchię. Mówi, Jahwe ma do was sprawę. On przed w imieniu króla. Bunt Koracha to pierwowzór buntu. Chcę, żebyście zrozumieli, jak to działa. To jest pierwowzór buntu. Polega on na tym, że nie ma się względu na niebiosa. Oto bunt. Nie ma się względu na niebiosa. Nie ma się względu na słowo prawdy. Nie ma się względu na prawdę. Już się wie, że niebiosa są, bo faraon to walił w niebiosa. Rozumiecie, o co chodzi? O kimże jest Jahwe? Okej, głupi arogancie. Byś się rozejrzał dookoła, byś zobaczył, że ten Nil, co płynie przez środek tej pustyni, to jest cud sam w sobie. Ale jesteś głupi, dobra. Na głupków są plagi. Rozumiecie, o co chodzi? Na głupich arogantów, kurczę, rozumiesz, spadają plagi. Ktoś chce być arogantem. Ja mówię, nie ma żadnego problemu. Nie chcę, Jahwe, masz plagi. To jest, kurczę, podpisane, zapieczętowane, przetarte, przeplute. Dziękuję bardzo. Rozumiesz? Nie chcesz, Jahwe, masz plagi. To jest Ewangelia w ogóle, bo to się głosić ludziom powinno. Rozumiesz? Nie chcesz, Jahwe, masz plagi. Nie chcesz Jezusa, masz piekło. Idź i płoń. Jak to Dawid powiedział, ogniem z ziemi. Korach chciał dobrej posady i nie obchodziło go, że zakłóci to spokój całej społeczności. On miał w dupie to. Jego interesowała dobra posada. Bo ja mam wuja Mojżesza, Mojżesz jest tutaj, kurczę, przedstawicielem Jahwe. Rozumiesz, Mojżesz mnie wkręci w zarząd. Milion ludzi, rozumiesz, żyje się tak, mimo że pustynia. Rozumiesz? Przywódcom zawsze się żyje lepiej, no. To jest proste. Jakby przywódcom żyło się gorzej, to nikt by nie chciał być przywódcą. W ogóle, rozumiecie, to jest bardzo proste, nie? Ludzie by nie chodzili do szkoły, oni by się nie kształcili, a po co ja mam to robić, jak będę miał i tak gorzej? Rozumiesz? No po co? Przecież ludzie kształcą się, rozwijają się, budują się, odkrywają siebie, dlatego, żeby odnosić sukcesy życiowe. No ja po to robią, tak? No nie dla sportu. To właśnie robi Balgawa, mimo że realistycznie ocenia swoje talenty i osiągnięcia, to jest skłonny zrobić wszystko, aby osiągnąć to, czego sam pragnie. Nawet jeżeli inni na tym ucierpią. Ja nieraz patrzę na ludzi, on służbę robi. No ja mówię, no dobra, ale kurczę, o co chodzi? To mamy ludziom służyć. To nie to, że służbę zrobię, służbę. Nie masz co z życiem zrobić? Służbę zrobisz, no. No służbę po co? Balgawa, czego ty chcesz, Balgawa? Czego ty chcesz, nowożytny Korachu? Czego chcesz? Służbę zrobić? Zaistnieć? Być kimś? Kurczę. Ja ostatnio naprawdę siedziałem, mówię, kurczę, no futraka bym miał. Ja bym się, ludzie, ja lubię gotować. Ja normalnie odpoczywam, jak ja gotuję. Słowo honoru. Naprawdę. Ja bym się w ogóle, ja już to nawet w ogóle któregoś dnia spałem, bo ja mam plan na tego food trucka. Ja nawet wiem, gdzie bym go w Warszawie w ogóle postawił. Człowieku, ja bym się dogadał, bo ja się, kurczę, dogadam z każdym. Rozumiesz, o co mi chodzi? Poszedłbym tam sobie robił. Ja wiem, co bym ja zrobił. Nikt nie je takich rzeczy w Warszawie. Nie ma takich rzeczy. Rozumiesz, o co chodzi? Ja bym mostek robił, rozumiecie, wołowy. Jakbym go długo grillował, tak żeby odchodził od kości. Ja bym go ciął, świeża cebulka, kolendra, kocham kolendrę. Rozumiesz, ja bym robił bułkę do tego. Rozumiesz, oni by tam w kolejkach stali pod tym korpo do mnie. Ja bym był szczęśliwy, ja bym wypoczywał, wiesz, o co chodzi.
Ja bym robił sosy do frytek takie, kurczę, rozumiesz, że nie ma takich sosów, bo ja to umiem, ja mam to w głowie, ja mam w głowie sosy do frytek. Ja wstaję, kurczę, ja umiem gotować z czegokolwiek. Taki mam talent od Boga, rozumiesz, o co chodzi? Zawsze tak miałem od dzieciaka. Nikt się tego, ja się tego nie nauczyłem. Więc gdzie by mi w głowie była służba, rozumiesz, o co chodzi? Bym miał wybrać służbę i food trucka, wybieram food trucka, bo to jest fajna sprawa. Leci kasa, rozumiesz, ja jestem, wiesz, jakiś tam dużo tego sangwinika mam, tam bym do nich machał przez te szyby, rozumiesz, by mnie lubili, lubiliby mnie. A nie mi pisali, kurczę, setki tych, że jestem diabeł wcielony, człowieku, i że mam symbol tego UEFA na twarzy. Człowieku, no. Ja mówiłem, tak, mówiłem pentagon, że on na twarzy ma pentagram masz na twarzy. Że ja wziął do internetu, wszedł, jak pentagram wygląda. To tylko tyle wymaga, wiesz, o co chodzi? Kliknąć w ogóle, jak wygląda pentagram. A jak pentagon i jaka jest ta różnica? Nieważne. Ale by mnie lubili. Lubiliby moje bułki. Błogosławiliby się moją ksywą. Rozumiesz? A nie, mówili potem przed spaniem do dzieci, proszę ciebie, jak nie będziesz codziennie czytał Biblii, to przyjdzie Ceroński i cię zwiedzie. Rozumiesz, o co chodzi? No tak. Byłby błogosławieństwem. Dla Mojżesza nic nie było sprawą osobistą. Ten facet nie miał sprawy osobistej. Wiecie, nie wiem, czy zauważacie, on wcale się nie rwie do tego Egiptu, żeby iść. No. On wcale nie ma parcia. W ogóle on se, o właśnie, miał swojego food trucka, urządził się nieźle. Poleciał do jakiegoś kraju, fajną dupę wyrwał, człowieku, ojciec kapłan, rozumiesz, o co chodzi? W ogóle wszystko pięknie. Ona go w ogóle lubi, bo ona na niego leci. Rozumiesz, o co chodzi? To nie jest tak, że zmuszona, tak? Chodzi sobie w ogóle i wiesz, już się wkupił w środowisko, tak? Już owieczki, już wszystko tego. No nie, krzak przemówił. Poszedł, mówi, do Egiptu. Przecież człowieku. Rozumiecie, on się do końca chciał z tego wymiksować. Widzieliście, jak jest? I napadł go Pan. Czytacie Biblię, Bóg go napadł. Pójdziesz, nie... Wiesz, o co chodzi? On zrobił, to był numer, ja czuję tak osobiście, tak, to jest moje takie osobiste, że on jeszcze nie wiedział, proszę ciebie, że jest tym najpokorniejszym ze wszystkich ludzi, to są takie moje subiektywne w ogóle rozważania i że on w ogóle, dobra, może jak po drodze wywinę coś, nie obrzezam tego dzieciaka, rozumiesz, wiesz, to będzie okej, okay, no. Jakoś wycofa, przestanie mnie lubić, powie, spadaj z powrotem, kurczę, rozumiesz, na te swoje pastwiska. Nie, dusi go, rozumiesz? Tak, obrzezuje, kurczę, jakimś kamieniem tego dziecka. Wyobraźcie sobie, małemu dziecku obcięła na pletek jakimś, kurczę, kamieniem. No. To dopiero była determinacja, no nie? Dobro. Oblubieniec krwi. Chodzi o to, że Mojżesz nie ma prywaty w tym, rozumiecie? Prywaty. Nie ma prywaty, tak jak ten, kurczę, Korach, proszę ciebie, ja się domagam, proszę ciebie, bo ja jestem wielki. Bądź wielki, tylko czego się domagasz? Może byś tak se chodził w tej wielkości. Facet naprawdę potrafił o siebie zadbać, ten Korach, talenty, umiejętności, kurczę, dobre urodzenie, wiesz, o co chodzi, mimo wszystko wujek jest, kurczę, prezesem, nie? Wiesz, jest naprawdę fajnie, można żyć, nie jesteś byle kim, tak? Chodzisz, kurczę, rozumiesz, nikt żaden byle Żyd tam cię, kurczę, nie palnie w głowę, rozumiesz? Wiesz, jest dobrze, masz dobrze, żyj i poczekaj, aż palec pański na ciebie wskaże. Poczekaj, aż niebo się otworzy i powie, tyś mój oblubieniec. Poczekaj na palec pański. Ludzie, nawet Jezus czekał. Nawet Jezus czekał przez 30 lat, dłubiąc czółna. Rozumiesz? 30 lat. Przecież się kształcił, kurczę, na cieśle, a nie na kaznodzieje. Gdzie tam kaznodzieja? Kaznodzieja, to wiecie, to byli wariaci. Kaznodzieja, by cię chodził, kurczę, za nim będą chodzić, człowieku, Maria się za głowę, no tak, Syn Boży, no Syn Boży. Ale wiesz, że to się zapomina bardzo szybko. To by się tak to tylko wydaje. Ja bym w życiu nie zapomniał, jakby do mnie anioł przyszedł. Proszę cię. Ja znam ludzi w szeroko pojętym kościele, że oni mieli tyle wizytacji anielskich, a proszę ciebie, za miesiąc robili swoje głupie rzeczy. Rozumiesz? To można w ciążę z Bogiem zajść. Człowiek jest taka konstrukcja, że z Bogiem w ciążę zajdzie, a i tak będzie walił bandyckie numery. Rozumiesz?
Więc oni już nie pamiętali później. Widzimy potem tą Marię, prawda? Która przychodzi, kurczę, rozumiesz, do Jezusa i w ogóle z braćmi, z siostrami. Co ty tam robisz, Jeszua? No kurczę, jak co robię? No mamo, no jak co robię? Królestwo robię. Rozumiesz? Oni nie byli sfokusowani na tym, tak? Jezus miał być cieślą, on się nie pchał do tego. Palec Boży nad nim był. Pokazał, to syn mój umiłowany. Rozumiesz? Nad Aaronem był palec Boży. O, to wicekról. A nad tobą Korachu nie ma. Abym chciał. Dobrze, że jeszcze nie wiedzieli o odpustach. Z uwagi na swoje przeszłe osiągnięcia, tacy ludzie, jak Korach, zazwyczaj mają duży wpływ, jak również autentyczne talenty i umiejętności. Mogą więc sprowadzić duże straty na społeczność lub firmę. Rozumiecie? Bo ja chcę, żebyście widzieli to w szerokim aspekcie. Społeczność, firma, nieważne. Bo oni mają duże zaplecze. Już ich szanują. Mają też talenty prawdziwe. Mojżesza interesowała tylko wola Boga i interesy ludzi, którym służył. Koracha nie, a Mojżesza tak. Korach sobotował siebie i innych, aby osiągnąć egoistyczny cel. Baal Gawa nie podejmują decyzji, które nie niosą korzyści dla ich osobistych interesów. Oni zawsze wybiorą korzyść dla własnych interesów, nie? Zawsze. Nigdy, mając do wyboru korzyść społeczną, a korzyść własnych interesów, zawsze wybiorą korzyść własnych interesów. Dlatego to są niebezpieczni ludzie, mimo że są narodzeni z Bożego Ducha i mimo że są namaszczeni. Dla nich nie jest ważna społeczność ludzi. Tak samo w ogóle w świecie polityki. Rozumiecie, o co chodzi? Kiedy Baal Gawa wchodzą, w ogóle to ich nie obchodzi. Bo państwo, co go państwo? Nie umieją grać zespołowo. Nie zagrają długo piłką. Nie? W naszym życiu nie tylko nam nie wolno powielać charakteru Koracha, ale należy też nauczyć się, jak postępować z takimi ludźmi, którym zależy tylko i wyłącznie na własnej karierze życiowej, jakkolwiek ją nazwiemy, którym zależy na stanowisku, na pozycji. Kiedyś tłumaczyłem tu jednemu człowiekowi, już z nami go nie ma, kiedyś mu tłumaczyłem, proszę cię, mówię, rozwijaj się, kształtuj się, nie? Mówię, stoi za tobą duch karierowiczostwa. Mówię, nie rób pewnych rzeczy. Nie, Arturze, Pan mnie prowadzi. Co robić, kiedy takiego człowieka w życiu spotkasz? Już, bo już wiesz, że taki nie możesz być. Jak tobie w ogóle w życiu jakaś iskierka gdzieś w głowie tam przeskakuje, że ty z uwagi na to, jaki jesteś wspaniały, jaki jesteś cudowny, że mi się należy, jak ci się w ogóle wyświetli gdzieś w bani te słowo mi się należy, to pamiętaj, to szatan jest. Szatan. To szatan jest. Zobaczcie, my w ludziach wzbudzamy poczucie własnej wartości, uczymy ich, pokazujemy, że są wielcy, bo tacy jesteśmy, ty i ja. Masz chodzić, rozumiesz? Z dumą na twarzy. Nie tylko, że Jezus jest twoim Panem, ale z uwagi na to, że jesteś człowiekiem, możesz się chlubić ze swoich talentów. Pewnie, że tak. Ze swoich umiejętności. Możesz ze swoich osiągnięć. Nie ma w tym nic złego. Rozumiesz? Wręcz będziesz tym budował ludzi i przyciągał do siebie. Dawał im będziesz w ogóle płaszczyznę do tego, aby oni mogli być tacy jak ty.
będziesz pokazywał, mi się udaje, to i tobie się będzie udawać. Mi się w ogóle udaje wychodzić z opresji i ty będziesz wychodził. Bierz ze mnie przykład, będziesz mógł do niego tak mówić, tak? Będąc dumnym z siebie, halleluja! Ale musisz, kurczę, rozumieć, że jesteś trybikiem w tej wielkiej maszynie, niczym więcej. Trybikiem, ja i ty, trybiki jesteśmy. My nie jesteśmy silnikiem. Rozumiesz? Mamy swoją wartość, mamy cenę, mamy zdolności, umiejętności. Ja jestem dumny z tego. Wcale nie chodzę, rozumiesz, ze spuszczoną głową. Wiesz, ale taki nie jestem. No właśnie jestem. Fajny, miły, elokwentny, kulturalny, grzeczny. Chociaż nie dla każdego kulturalny, bo twierdzę, że nie jestem kulturalny. Ale jestem. Po prostu może mamy inne pojęcie, podejście do kultury. Należy pozwolić takiemu Balgava, aby wszedł z tobą jako liderem jakiegoś zagadnienia. Bo wiesz, jesteś, nawet jeżeli nie jesteś liderem gdzieś w kościele, to jesteś liderem różnych zagadnień życiowych swoich. Jaki Balgava się tam może pojawić? Wiesz, o co chodzi? Ostatnio napisałem, taka myśl mi przyszła do głowy właśnie, że jak tak chodzą za tobą ludzie i mówią, że im chodzi tylko o twoje dobro, rozumiesz, to się zastanów, czy nie chcą ci zabrać tego dobra. Co oni tak chodzą? Tylko o twoje dobro mi chodzi, Arturze, tylko chodzi mi o twój sukces. Hej. Ale jak są taki Balgava przy tobie i oni tam koniecznie pokazują się jako tacy, no nie, to możesz się zgodzić, aby ten człowiek był w temacie zagadnień, w których jesteś liderem. Ale od razu ten człowiek musi być dla ciebie elementem dialogu. On musi wiedzieć, że ty wiesz. On musi wiedzieć, on musi to rozumieć. Ja popełniłem takie błędy. Ja nieraz z takim człowiekiem, z wielu takimi ludźmi, ich też przez to jakby uszkodziłem życiowo. Bo ja powinienem usiąść z nimi i powiedzieć, słuchaj, ja wiem, że jesteś utalentowany, ja wiem, że jesteś inteligentny, ja wiem, że jesteś namaszczony, ale posłuchaj mnie uważnie. Powinien z 30 centymetrów mi spojrzeć w oczy. Powiedzieć, nie będziesz pełnił tych funkcji, bo palec Boży nie jest nad tobą. Ja byłem głupi. I wielu ludzi przez to po prostu zeszło na pobocze życia chrześcijańskiego. Bo ja podpalałem ludzi, którzy nie powinni być odpaleni. Nie powinienem im lądów podpalić. To moja, kurczę, rozumiesz, to mój grzech. Bo lider to powinien wiedzieć, komu ląd podpalić, a nie, że ktoś ma w sobie dynamit. A ja, człowieku, wiesz, ultracharyzma, dynamit, najważniejszy, dynamit. Ważny jest dynamit. Amen. Szukam ludzi z dynamitem w środku. Rozumiesz? Szukam takich ludzi. Im więcej dynamitu, tym lepiej. Chodzi o to, że teraz mądrości potrzeba, rozumiesz, żeby w ogóle w odpowiednim momencie ten kurczy ogonek podpalić. A w wielu przypadkach to trzeba na pewien okres czasu mu w ogóle zapalnik wyjąć. A cię już się tego nie boję. Naprawdę, kurczę. Wyjmę zapalnić. Podcinasz mi skrzydła. Bez przesady. Źle wystrzelona rakieta zimnego ognia, rozumiesz, o co chodzi? Może wpaść w pudełko z zimnymi ogniami i tak może pieprznąć, rozumiecie, że nam się komuna przypomni. A kiedy rozmawiasz z Balgava, to musisz opierać się na argumentach. Nie możesz powiedzieć, ja tu jestem liderem. Nie. To nie są żadne argumenty. Wyargumentuj mu to. Dlaczego mimo swoich talentów, mimo swoich umiejętności, mimo swoich zdolności, tak, nie będzie pełnił pewnych funkcji i dlaczego ktoś inny je pełni, a nie on. Pokaż mu te rzeczy. Pokaż mu, że źle postępuje. W ogóle nie obawiaj się tego. Ci ludzie muszą zobaczyć, że źle postępują. Bo pamiętaj, to nie jest przeciętny człowiek. To jest człowiek ponadprzeciętny. Jak ponadprzeciętnego nie zatrzymasz,
to on zrobi taką rozpierduchę jak 100 przeciętniaków. Rozumiesz? Przeciętniaki to po prostu pójdą, ten się tu wywali, tamten tam wpadnie. Rozumiesz? Ewentualnie go potem podniesiesz, pozbierasz. A takiego nie. Taki to jak pójdzie, to kurczę człowieku. No. O sposobie centralnego zatrzymywania ich powiem wam później. Jeżeli da się przekonać taki Balgava, to pamięta się na dobre. Bo to jest też człowiek, który ma bardzo mocne, ma bardzo mocną konstrukcję. Więc jak on się opamięta, to się naprawdę opamięta. Wiecie, to jest fajne. Że jak duchowy Korach się opamięta, to się opamięta konkretnie. Wiecie? Bo on ma w głowie poukładane wszystko jak trzeba. Okej, błąd popełniłem i super, nie? Człowiek, który wyjdzie z narcyzmu, nigdy więcej w narcyzm nie wejdzie. W przeciwieństwie na przykład do ludzi, którzy z depresji wychodzą. Oni to jakoś dziwnie. Wychodzi z depresji, my wrócę tam. Narcyz nie wróci. No, tu są inteligentni ludzie, poukładani, silni zazwyczaj. W ogóle, wiesz, poukłada sobie, o, no. Jeżeli się nie da przekonać, to musisz go ukarać. Ponieważ argumenty są po twojej stronie. Ja wam też pokazuję błędy, których Mojżesz nie zrobił. Mojżesz go powinien ukarać. Mojżesz go nie ukarał. I cholera w ten sposób pomaga się takim ludziom. Trzeba ich ukarać. Trzeba powiedzieć stop. A jak dalej tam idzie, zatrzymaj się. Siadaj. Przeprowadzimy poważną rozmowę. Rozumiesz? Bo ci odbiorę to, co już ci dałem. Bo ci to odbiorę. Jeżeli nie będzie chciał przyjąć kary, to pochłonie go ziemia. Dla faraonów, czyli arogantów, którzy nie chcą Boga, przypadają w duchu plagi. Ale plagi, kurczę, można przeżyć. Wiesz, co tam jest z plagami? Tam można je przetrwać. Tam jest szansa. Ale Korachów pochłania ziemia. Ja wam zaraz coś pokażę. Korachów pochłania ziemia, czyli ludzi, którzy są częścią pewnej społeczności, pewnego kraju czasami, bo mówimy o społeczności ogólnej, też kościelnej, ale też ogólnej, pewnej firmy, pochłania ziemia. Ja wam to pokażę, co to znaczy, że ich ziemia pochłania. Pewien człowiek, taki bohater z Wall Street, o nazwisku John Meriwether, założył fundusz inwestycyjny, który zaczął zarabiać ogromne pieniądze. Jednak John był typowym Balgava. W jednej potężnej korporacji, w korporacji, w firmie, którą sam założył w Stanach. I miał zamiar zostać najbogatszym człowiekiem świata. Taką miał myśl. I on miał do tego zdolności. Miał potężne zdolności. Bo tego, co zrobił on, nie zrobił nikt. Stworzył system finansowania, w którego tworzeniu pomagały mu największe matematyczne głowy świata. Nawet miał kilku noblistów. Matematyków, fizyków. System, który stworzył, był w zasadzie doskonałym systemem. Nie można było tam ponieść straty. Ewentualna pomyłka finansowa mogłaby wystąpić raz na, posłuchaj, 6 miliardów lat przy działaniach finansowych co sekunda. Po prostu majstersztyk finansowy. Się wszystko dzieje w latach 80., no początek 90. W konsekwencji obracał on kapitałem wysokości, posłuchaj, 1,25 biliona dolarów. Ale nadal był zachłanny.
1,25 biliona dolarów. Ja się pytam, po co? Po co komu takie rzeczy? Weź sobie w domu kartkę, zobacz tutaj. Po co komu takie rzeczy? W ogóle po co komu takie pieniądze? Po co komu? Jaki cel? Żeby co? Chyba wyzwalać państwa jakieś. Ja rozumiem, jeśli się ma za cel wyzwalanie państw, nie wiem, kurczę, organizuję armię, wyzwalam jakąś Gujanę, coś tam robię, zakładam rządy, okej, spoko, tylko to, kurczę, nie był ten człowiek, nie John. John był ultra inteligentny, tak, ultra obdarowany, ultra. Miał niesamowitą moc przekonywania innych ludzi do współpracy ze sobą i zaczął obracać takim kapitałem. Jego głupota zaczęła zagrażać światowemu systemowi finansowemu. Wiecie o tym? I wtedy nastąpiła pomyłka, która wyeliminowała go z rynku. Mogła ta pomyłka wystąpić raz na 6 miliardów lat, gdyby co sekunda robił interes. Rozumiecie, co się stało? Praca noblistów, ultramatematyków, inteligentnych ludzi, no nie? Coś przegapili. Wiecie, w co ja wierzę? Że o tych rzeczach wiedzieli ludzie wierzący. I modlili się. Wiesz? I niebo zareagowało. I ziemia pochłonęła kolejnego Balgava. Bo na takich ludzi, którzy nie chcą się opamiętać, nie przyjmują kar, ziemia otwiera swoją paszczę. Czyli rzeczy naturalne zostają tak skonfigurowane wokół ich życia, że ich miażdżą jak imadło. I to są jedne z sądów pańskich, które przychodzą w wyniku modlitw świętych ludzi. I dobrze. Bo jeśli pojawia się jakiś kretyn, który zagraża czemukolwiek, rozumiesz, to niech go ziemia pochłonie. Niech go ziemia pochłonie. Jak on nie chce się opamiętać, jak on nie chce się ogarnąć. Ludzie mający wybujałe poczucie własnej ważności są ślepi na swoje ograniczenia i to ich gubi. Rozumiesz? I króciutkie podsumowanie. Możesz mieć wszystkie powody, by być z siebie dumnym z uwagi na swoje osiągnięcia i uwarunkowania. Lecz to, że jesteś tak wspaniałym człowiekiem, bo jesteś, nie daje ci prawa do wciskania się na stanowiska, do których sprawowania nie zostałeś mianowany przez władzę zwierzchnią. To jest bardzo ważne. Po drugie, twoja wspaniałość nie daje ci prawa do krzywdzenia ludzi z twojej społeczności, zespołu, firmy czy czegokolwiek innego. Nie daje ci prawa. Twoja wspaniałość nie daje ci prawa do krzywdzenia ludzi. Po trzecie, nie zapominaj o powodach, dla których została ci dana władza. Zawsze pozostań im wierny. Ludzie, którzy są mega utalentowani, posiadają obdarowania od Ducha Świętego, mają pewne wewnętrzne zestawienia, które są potężnym błogosławieństwem, są szczególni, tak? Powinni się przede wszystkim zastanowić, tak? Po co ja to mam? Czemu niebo mi to dało? Dlaczego ja to mam? Rozumiecie? Kto właśnie za tym przykładem Mojżesza powiedzieć, Boże, kim ja jestem, że mam wyprowadzić tych ludzi? W ogóle, wiesz, do czego to wszystko ma, jak to ma być, Panie?
Do czego użyć tego w ogóle układu całego? Czemu to ja zobaczyłem ten płonący krzak? Czemu to ja, Panie? Przecież to się mogło przydarzyć wielu, wielu innym ludziom. Dlaczego mi? O co ze mną chodzi, Panie Boże mój? Ja się tak modliłem w więzieniu w Płocku, jak wychodziłem przed moim wyjściem. I Bóg do mnie powiedział, jesteś Artur, budowniczym fundamentów i badaczem mojego ludu. Pójdziesz tą drogą. Tą drogą pójdziesz. Ja się nie pcham w inne miejsca. Miejsce, w którym jestem, rozwinąłem i będę rozwinał do niebotycznych w ogóle rozmiarów. Ale w życiu nie zajmę się inną rzeczą. Bo to nie moja sprawa. Nie ma tam Bożego palca nade mną. Rozumiesz? Nie ma tam tego palca. Dlatego dzisiaj się modliliśmy o to, żeby ci ludzie, co nad nimi nie ma tego palca, zeszli z tych scen. Bo kurczę, męczą siebie i męczą ludzi. Takie kurcze męczy buły, rozumiesz? 4. Nie pozwól, aby twoje talenty lub umiejętności przejęły nad tobą kontrolę. Nie pozwól. Czasami ludzie przychodzą do mnie, wiesz Arturze, ja muszę tak działać, bo Pan mnie napełnia. Ja mówię, nie musisz, uspokój się. Ja muszę, bo to są dary. Ja mówię, i co z tego? Duch proroka jest poddany prorokowi. Czego ty chcesz? Po co ty to robisz? Bo ja muszę, to ze mnie tak wypływa. Ty jesteś psychicznie chory, nie posiadasz kontroli nad własną psychiką. Rozumiesz? Jesteś psychicznie chorym człowiekiem, nie masz kontroli nad sobą, nie masz kontroli nad sobą, nie masz kontroli nad sobą. Człowiek, który nie ma nad sobą kontroli, to chory psychicznie człowiek. To potencjalny psychopata albo socjopata. Bo on nie ma, bo on dary ma. Muszę tak robić. Nie musisz. Jest kilka rzeczy, które musisz, ale nie te. Piąta rzecz. Pamiętaj, że twoje uwarunkowania są darem, a nie twoją zasługą. Wiesz, czym ty możesz w ogóle dysponować, jak chcesz, w cudzysłowie, tak filozoficznie, tym, co wytworzysz. Nie wytworzysz czegoś, dostałeś to. No, ja tylko dostałem pewne rzeczy. Ktoś powie, Artur, bo ty tak robisz te rzeczy, super. Ja mówię, bo ja to dostałem, ja się takie urodziłem. Potem przyszedł Duch Święty, zrobił mi tam jeszcze jakieś zmiany. Jestem w tym genialny po prostu, nie? Ale ja tego nie wypracowałem. Ja dodałem do materiału z nieba. Ja dodałem, no co dodałem? Jakąś edukację, jakieś swoje sprawy. To ja dodałem, no bo ta łaska jest tą łaską pracującą. Ja mam dodawać do tego, co jest w ogóle we mnie włożone. Amen, halleluja. Jakbym się nie rozwijał, to byłbym kretynem. Jakbym nie rozwijał tego, co włożył we mnie Bóg, tak? Bo tam nie ma trochę sufitu w tym wszystkim, nie? Nie. Ale co? Ale to nie jest moja praca. Okej? Okay? Więc przede wszystkim, skoro to nie jest, ja sobie tego nie wypracowałem, to nie moje. Żeby ci ludzie właśnie, ci potencjalni korachowie, oni powiedzieli, cholera, to nie jest moje. Ja mam dary uzdrawiania. I naprawdę, słuchajcie, bo to się tak samo mówi w tą stronę, że to wiem, że mam dary od Ducha Świętego i ich używam, ale to też w wielu ustach brzmi zupełnie inaczej. To ja. To po mojej modlitwie. To po nałożeniu moich rąk. A to tak ładnie brzmi normalnie. No, tylko nie ma tego akcentu, nie ma tego kurcze podniesionego głosu na te rzeczy. Tylko ja je kurcze słyszę. Rozumiesz? Ja mam duchowy słuch jak Gacek. Rozumiesz? Powiedz teraz świadectwo, jak podczas mojej usługi zostałeś uzdrowiony z raka. Ale sługa. Rozumiesz? W ogóle nikt nie mówi, że nie masz darów Ducha Świętego. Miej ich jeszcze więcej. Kurczę, rozumiesz? Będę coś potrzebował, na przykład, by coś mi się tam stało, przyjdę do ciebie i weź się módlą mnie, bo masz dary Ducha Świętego. Halleluja. W ogóle usiądę u twoich stóp i tam będę od ciebie przyjmował, tak? No ale w ogóle akcentuj na inną, kurczę, rozumiesz, nutę. Bo inaczej to, kurczę, z ciebie wychodzi korach.
Rozumiesz? I trzeba ci podejść i ten knot z dupy wyrwać, żebyś się źle nie odpalił. Bo jak się źle odpalisz, to nam rozpieprzysz, rozumiesz, kawał, rozumiesz, roboty dobrej zrobionej. Bo tu Mojżesz robi, co trzeba, układa wszystko, sam się edukuje. Zobacz, jaki to w ogóle naprawdę pokorny człowiek. Przychodzi ten Jetro do niego, ten teść, no nie? Przychodzi do niego, mówi, chodź no tutaj, siadaj. Co ty tam robisz? Jak to co? W ogóle on się przed nim tłumaczy, wie, pomazaniec pański, król nad Izraelem. On się tłumaczy, jak co robię? No tutaj sądzę, robię co trzeba. No ale człowieku, przecież ty się wykańczasz, zaraz ci kopułę wywali. Dawaj, ustaw, kurczę, rozumiesz, kolejnych ludzi. Nad setkami, nad pięćdziesiątkami, nad dziesiątkami. Weź, niech oni sądzą. Rozumiesz, o co chodzi? Do ciebie niech przychodzą. Co teraz robi ten Mojżesz? Zobacz. Aha, no Jetro, no masz rację. Ty w tym interesie dłużej niż ja. Bo Jetro był kapłanem midiańskim. I tu nie chodziło, komu on służył. Bo tutaj widzimy potem, że ten Jetro się nawraca tam na tym miejscu. Mówi, rzeczywiście Jahwe jest Panem. Bóg Najwyższy jeszcze mówi, tak? Ale co? Ale to jest stary kapłan. A rozumiesz? To stary kapłan wie, jak się prowadzi ludzi. Nieważne, że się... Słuchaj, nieważne, że to jest kapłan satanistyczny, czy kurcze inny. Ważne, że on wie, jak się ludzi prowadzi. Rozumiesz? Bo to facet jest w branży kupelaty. On mówi, dawaj, bo o czym on rozmawia z tym Mojżeszem? On nie rozmawia o bóstwach, tylko on rozmawia o społeczeństwie. Że jeżeli będziesz dalej tak robił, to się chłopie spalisz w dokach. W blokach się mówi Ceroński. I szósta rzecz. Służ ludziom, a nie własnym interesom. Ale wiesz, kiedy można nie służyć własnym interesom? Kiedy jest się rzeczywiście spełnionym człowiekiem. Spełnionym. Kiedy wie się, że się wszystko ma. Bo to nie ma interesu twojego. Ja na przykład nie mam interesu. Czemu ja nie mam interesu? Bo jestem kompletnie spełnionym człowiekiem. Ja wiem, że gdziekolwiek tą łapkę moją przyłożę, tam mi się powiedzie. Gdziekolwiek nóżkę postawię, tam mi się powiedzie. Rozumiesz? Przejdę każdy Jordan, zdobędę każde miejsce i w związku z tym, czego ja nie robię? Nie buduję własnych interesów. Jak gdziekolwiek, ja jestem ludzie tak przekonany, że do czegokolwiek ja bym się w życiu dotknął, to ja będę miał sukces. Do czegokolwiek. Ja się tylko przebranżowić bym musiał. Rozumiesz, o co chodzi? Naprawdę. Ja nawet bym mógł być starszym zboru wśród Świadków Jehowy. No Jezus, a im Bóg przeprowadzał człowieku. Jak mnie tam nadali, nie ma problemu. Rozumiesz, o co chodzi? Jak miał takie na przykład pojęcie misyjne, bo to jest fajna sprawa. Rozumiesz, wkręcasz się w jakieś środowisko, rozumiesz, wiesz, chodzisz, wiesz, o co chodzi. Już się tam lubią, już cię tego, już tam na ich nutę drepczesz. Rozumiesz, o co chodzi? Będziesz starszym, dobrze, będę starszym zboru. Przecież wyprowadził cały zbór Świadków Jehowy. Bo oni wszyscy mnie słuchali jako lidera. No to jednak Jezus jest Panem. Z Pisma bym im udowodnił. Fajnie. Chodzi o to, że jeśli jesteś spełnionym człowiekiem, tak, to nie budujesz własnych interesów. Korach, on nie był spełniony. Zobaczcie, ten facet tak obdarowany, taki utalentowany. Taki, kurczę, otwarty, bo on w ogóle na Boga otwarty pod tytułem w ogóle ja chcę temu Jahwe służyć. Ja chcę. Ale co on w tym wszystkim widzi? Stopnie kariery. Tam będę wchodził po kariery. Na końcu zostanę papieżem. Papież jest taka kreskówka, na końcu wam powiem, bardzo ciekawa. Jeden z ich odcinków występuje papież. Nazywa się Bogdan Eksorcysta. Jakbyście tam chcieli zobaczyć, a nie jesteście strasznie wrażliwi na wulgaryzmy, to Bogdan Eksorcysta, tam papież w pewnym momencie wjeżdża. Rozumiesz, fajnie jest pokazany, papież siedzi, pisze. No nie, sobie mówi, dobra, koniec pracy, no nie. Zamyka i sztanga stoi, zdejmuje sutannę. On taki, wiesz, pakier, no nie, i jedzie. Proszę ciebie. No i tam wpada jeden biskup, mówi, że jest atak piekła, kurczę, na Watykan. A on na gołą klatę, papież człowieku, tak o, bierze pompę z wodą święconą i wjeżdża w diabła. No więc taki ubaw, ale jak będziecie naprawdę chcieli się odmurzyć, tylko ja nie zalecam dłużej niż jakieś do 10 minut, no nie? Ale słuchaj, wszystko ci wywala od razu na bok, no nie? Bogdan Eksorcysta, proszę ciebie, wiesz, o co chodzi. Jest Bogdan, który jest alkoholikiem, młody, proszę ciebie, uczeń egzorcysta i jest jeden demon, który uciekł z piekła, bo się zbuntował przeciwko Belzebubowi, bo się w ogóle nie zgadza z działalnością piekła na ziemi i dołączył do nich, no nie? Więc oni mają taką ekipę, no nie? I tam jest papież, to próba papieży. W ogóle chodzi mi o to, nie chciej się do tego papieża dodrapywać po tych stopniach kariery.
Nie jesteś karierowiczowcem. Bądź Mojżeszem. Bądź człowiekiem, kurczę, który jest pewny siebie, świadomy tego, co posiada. Bądź dumny z tego. Kurczę, wiesz, o co chodzi? Tak, mów o sobie, że jesteś, kurczę, rozumiesz, generałem w ogóle w tym całym interesie. Chciej, żeby cię ludzie szanowali, bo kiedy będą ciebie szanować, to błogosławieństwo będzie spływać na nich. Dawaj im siebie. Wiesz, o co chodzi? Jezus powiedział, nazywacie mnie Panem i słusznie czynicie. Rozumiesz? Jeżeli ktoś przychodzi do mojego życia i traktuje mnie jako przywódcę, mówię, słusznie czynisz. Bo jestem namaszczony do tego, bo mam talenty, mam uwarunkowania, mam to, tak? Jestem z tego dumny, że to mam, ale co? Mogę tym służyć, mam czym? Kurczę, rozumiem, mam materiał. Wyszedł siewca, aby siać. Ja mam czym siać, ja mam czym, kurczę, rozumiesz, siać. Ale nie buduj przez to kariery swojej. Nigdzie. I poza kościołem też tego nie rób. Rozumiesz? Nie idź po tych stopniach, kurczę, karierowiczostwa. To jest w ogóle chore, bo to jest balgawa. To jest korachowe. I przede wszystkim to jest grzech, bo to jest nieliczenie się, tak, z autorytetem nieba. Boże, jestem niezadowolony, że mnie nie wybrałeś. Poczytaj przypowieść o przedsiębiorcy, który wstał o 6, wziął jednych ludzi, o 10 tam drugich, o 12 do 18 brał, rozumiesz, wszystkim wypłacił tyle samo i ten się, Korach, dlaczego, bo kapie z tego Korachu. Moja kasa, mój szmal, moja firma, mój biznes, wszystkim daję jak chcę, jakim prawem się wpieprzasz. Nikt z nas nie może do Boga powiedzieć, dlaczego tak czynisz. Nikt z nas nie jest na tyle wielki, żeby mógł przyjść do Boga i powiedzieć, dlaczego tak czynisz. Nikt z nas i cokolwiek byśmy w życiu nie zrobili, to nigdy nie będziemy tacy wielcy, wiecie. Każdy z nas jest trybikiem w potężnej maszynie boskiej. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy trybikami. Rozumiesz? Ciesz się w ogóle jako ten trybik. Jesteś z najlepszej stali, na najlepszych, kurczę, rozumiesz, kuleczkach. Wszystko tam masz genialne jako ten trybik. Rozumiesz? Ale to Korachowie wychodzą przed szereg. I jeszcze mówią o sobie, ja jestem pionierem. Rozumiesz? Jesteś pieprznięty, a nie pionierem. Ty jesteś pieprznięty. Bo wiecie, o co chodzi? Pionierem jesteś? Iść tam, gdzie nic nie ma. Popionieruj. Rozumiesz? Popionieruj. Nie idź tu, gdzie jest kupa zaburzonych ludzi w tym kraju, kurczę, chrześcijan, którzy właśnie oczekują w ogóle na to, że przyjdą, obsłużą cię, rozumiesz, jeszcze pocałują cię w pupcie, żeś w ogóle przyszedł. No nie? Chcesz popionierować? Nie wiem, gdzie jedź. Do Iraku? Jak ci pionierstwo takie w głowie, nie? A jak chcesz tu zostać, to zostań tutaj i wykonuj działania apostolskie, tak jak należy. Ku dobru ludzi. Ludzi. To dla ludzi. Ewangelizujesz dla ludzi, budujesz ludzi dla ludzi. Rozumiesz? Zakładasz kościoły dla ludzi, tworzysz służby dla ludzi, zarabiasz szmal też po to, aby mieli z tego korzyść w konsekwencji ludzie. Bo im bardziej ty zostaniesz uwolniony do służby, tym bardziej ludzie będą po prostu korzystać z tego wszystkiego. Więc rozumiecie. Dlatego o to was proszę, bo mówimy o sukcesach, ale my musimy rozumieć, że takie rzeczy są na drodze sukcesu. Korach pogrzebał swój sukces, przyszła ziemia i go zabiła. Pomyłka mu się przydarzyła. Rozumiesz? Pomyłka mu się przydarzyła. Raptem, to jest mocne. Raptem, nie wiem, czy zauważycie ta ziemia, o co tam chodzi. A raptem, tam, gdzie stał namiot Koracha i tych, którzy byli jego poplecznikami, a raptem tam rozstąpiła się ziemia. Raptem tam nastąpiło trzęsienie. Raptem tam potężne płyty tektoniczne raptem tak się ułożyły, że tam się rozeszły, a tu nie. A tu był, kurczę, jeden namiot, drugi, trzeci, piąty, tam ich nie wpadł do tej dziury. A raptem tam. I Korachowie tak kończą, a raptem. I tak skończył John, potężny biznesmen. Rozumiecie? W konsekwencji poszedł siedzieć.
Rozumiecie? Wymyślał aparaty kredytowe, które nie miały żadnego, kurczę, poparcia. Powymyślał człowieku. Rozumiesz? A ponieważ co? Miał niesamowite doświadczenie na Wall Street, to wszyscy mu co? Wierzyli. I wszyscy mu dawali szmal. I potem już oczki ich były zamknięte na to, że on im sprzedawał w ogóle różnego rodzaju urządzenia finansowe, które tak naprawdę nie mają realnego podparcia. I już wszyscy mówili, o super, John, znam Johna. Nie wiem, ilu John pociągnął za sobą. Rozumiesz? Korach pociągnął 250. Przypuszczam, że nie licząc rodzin, co jest straszne, ale niestety przypuszczam, że takie były fakty. I dzieci, nie? Bo w tamtym okresie czasu ojcowie byli patriarchami i oni decydowali za całe rodziny. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się. Dziękuję Ci za to słowo. Ojcze, dziękuję Ci, że to słowo dociera głęboko do ludzi i zmienia każdego z nas, Ojcze. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty pokazujesz nam, jak być daleko od tej mentalności Balgawa, jak być daleko od tej mentalności karierowiczostwa, jak być daleko od tej mentalności, Ojcze, budowania swojego życia kosztem innych ludzi. Ojcze, ja dziękuję Ci za to. Ojcze, jeżeli w naszym życiu cokolwiek takiego by się zdarzało, ja modlę się, Ojcze, żebyś nam wskazywał, Ojcze, na to. Jeśli gdzieś nasze oczy by się zamknęły, jeżeli nasze oczy gdzieś by w jakikolwiek sposób się zatkały, Ojcze, ja modlę się, żebyś nam to wskazywał. Ja modlę się, żebyś posyłał i aniołów, jeśli trzeba. Żebyśmy widzieli, Ojcze, że ta droga prowadzi jedynie do tego, że można być pokrytym przez masę ziemską. Ojcze, ja modlę się o to. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że jesteśmy jak Mojżesz. Że jesteśmy ludźmi, dla których liczy się interes innych ludzi. A Ojcze, ja dziękuję Ci, że będąc dumnymi z siebie, posiadając wszystko to, co nam dałeś, bo wiedząc, że jest to od Ciebie, jesteśmy ludźmi czynu. Nie zostajemy na miejscu, ale korzystamy z tego i inni ludzie też z tego korzystają. Ojcze, dziękuję Ci. Ojcze, rozwijaj w nas tych duchowych Mojżeszy. Ojcze, ja modlę się o to w imieniu Jezusa. Amen.